spowodował wypadek, chwilę później zastrzelił kierowcę. Trwa policyjna obława. Do niewiarygodnej tragedii doszło w sobotni wieczór na jednej z polskich tras. Nieznany mężczyzna doprowadził do groźnego wypadku, a następnie zastrzelił kierującego osobową Toyotą, który tuż po wyjściu z rozbitego auta zaczął uciekać. Lokalne służby pracujące na miejscu zdarzenia przekazały porażające informacje. W dalszym ciągu trwa policyjna obława za zabójcą. Dramatyczne sceny na jednej z polskich tras. Przerażający incydent miał miejsce w sobotę, 28 września w miejscowości Lubowidza, województwo łódzkie. Tuż pod godzinie 19 policjanci otrzymali niepokojące zgłoszenie o wypadku i strzelaninie. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce i podali już pierwsze ustalenia. Doprowadził do wypadku. Potem zaczął gonić kierowcę. Jak podaje policja, kierowca osobowego Mercedesa umyślnie doprowadził do zderzenia z Toyotą, którą podróżowały cztery osoby. Według naszych wstępnych ustaleń kierujący Mercedesem doprowadził do zderzenia z Toyotą, którą podróżował mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci. W wyniku wypadku Toyota dachowała, a następnie kierujący nią mężczyzna wyszedł z samochodu i zaczął uciekać, przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi Aneta Sobieraj. Policja znalazła ciało. Trwa obława. Jak relacjonują mundurowi, kierowca Mercedesa zaczął gonić kierowcę Toyoty. Padły także strzały. Ciało kierującego Toyotą odnaleziono kilkaset metrów od miejsca zdarzenia drogowego, natomiast kierujący Mercedesem zbiegł, podała rzeczniczka łódzkiej policji. Pozostałe osoby podróżujące Toyotą nie odniosły poważnych obrażeń. Na miejscu przeprowadzono policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwa policyjna obława za sprawcą wypadku.